Witajcie kochani w czwartek 26 grudnia. Już zbliżamy się do końca roku, a nasze serca są coraz bliżej Boga, ponieważ spędzamy z Nim więcej czasu. Tak więc witam Was kochani w kolejnym, szóstym już dniu naszego wyzwania Przebudzenie 5 rano. Mam nadzieję, że jest Wam coraz łatwiej stawać, coraz łatwiej modlić się, że Wasze umiejętności takie duchowego wyrażania, słuchania również rosną, dlatego że każda minuta spędzona w Bożej obecności procentuje, kochani, procentuje. My się uczymy, my się rozwijamy, coraz lepiej rozumiemy Boże sprawy, duchowe rzeczy i wzrastamy. Po prostu nasz duchowy człowiek się buduje. Kochani, dzisiaj Ewangelia Mateusza 5:8, 5 rozdział 8 werset. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Za każdym razem, kiedy czytam ten werset, Bóg mocno dotyka mnie, jestem poruszona, dlatego że wyobrażam sobie, że Bóg, który jest czysty, który jest święty, pragnie mieć również nas, którzy jesteśmy blisko Niego, którzy jesteśmy oczyszczeni Jego krwią, którzy przyjmujemy ofiarę Jezusa Chrystusa i nie sami z siebie jesteśmy bezgrzeszni, ale przyjmując sprawiedliwość Chrystusa, to co On zrobił dla nas, jesteśmy w Bożych oczach usprawiedliwieni i czyści. Te słowa mówią o tym, że możemy zobaczyć Boga tylko w momencie, jeżeli jesteśmy czyści. Wiemy, że Duch Święty i Jego Słowo są tymi, które nas oczyszczają. Nie możemy być czyści w swoim własnym wyobrażeniu, bo nam się zawsze wydaje, że jesteśmy dobrzy, że wszystko okej z nami. No ja nie jestem złym człowiekiem, nie jestem brudny, moje serce jest czyste, jestem szczery. Ale kiedy Pan Bóg bierze tą swoją lupkę taką niebiańską i zaczyna nam się przyglądać, to zauważa, że nie ma tam nic wspaniałego w nas. I to, co my nazywamy normą, to, co my nazywamy dobrocią, że my jesteśmy tacy po prostu porządni, to w Bożych oczach jest po prostu jak szmata splugawiona, tak jak Biblia to określa. Dlatego potrzebujemy sprawiedliwości Chrystusa i tylko Jego czystość jest w stanie oczyścić nasze serce. W Ewangelii Jana Jezus mówi do swoich uczniów, że wy już czyści jesteście dzięki słowu, które wam głosiłem. Czyli Jezus wskazuje, że oczyszczenie następuje w wyniku słuchania słowa, przyjmowania go i to słowo nas koryguje, ono nas oczyszcza od z tego, co jest ludzkie, co jest cielesne, co jest zwykłe, co jest powszednie i Boża mądrość, Boża natura może stać się naszym udziałem wtedy. Czyli my nie potrafimy sami z siebie robić czystych rzeczy, dobrych rzeczy. Jedynie Bóg może nas oczyścić. I w tym rzecz, że jeżeli chcemy poznać Boga, ja wiem, że wiele osób pragnie tego. Wiele osób studiuje teologię właśnie dlatego, że chce lepiej poznać Boga. Wiele osób czyta mnóstwo mądrych książek, ponieważ chce zrozumieć Boga. Ich pragnienia są czyste. Ale nie są w stanie zobaczyć Boga. Nikt nie jest z nas nie w stanie zobaczyć Boga, jeżeli nasze patrzenie jest upośledzone przez brudne serce, przez grzech, przez jakieś uprzedzenia, przez jakieś naleciałości, które mamy z przeszłości, ponieważ jakoś nas tam uczono o Bogu. W jakiś sposób Jego obraz został nam zaszczepiony. Nie mieliśmy na to wpływu. I ten obraz często jest niewłaściwy. On jest wykrzywiony. Jest ścisła zależność pomiędzy wiedzą a naszym nastawieniem. Jeżeli nasze podejście jest nieczyste, jeżeli nasze nastawienie jest niewłaściwe, jest pełne uprzedzeń, to nie będziemy w stanie również zrozumieć danej kwestii. Musimy być oczyszczeni z naszego własnego punktu widzenia, żeby móc właściwie zrozumieć Boga. Żeby móc rozpoznać Boże nauki, Boże przykazanie, zrozumieć jak Bóg prowadzi, jakim On sam jest, to nasze serca muszą zostać uwolnione od naszych własnych ludzkich wyobrażeń. I to jest w stanie zrobić tylko Boże Słowo. Kiedy czytamy Biblię, kiedy poznajemy Pismo Święte, to Bóg nas oczyszcza. Pokazuje nam, jaki jest właściwy sposób myślenia, jaki naprawdę Bóg jest, jakie naprawdę są Boże drogi. Jeżeli odrzucimy wszystkie inne pomysły ludzkie, historie różnych myślicieli, nawet mądrych ludzi, którzy też starali się Boga poznać, ale ich poznanie było niepełne i zdamy się na prowadzenie Ducha Świętego, czytając Boże Słowo, to Bóg będzie nas oczyszczał z tego całego nieprawidłowego myślenia o Nim. I wtedy poznamy Boga. I wtedy zobaczymy Boga takim, jakim On naprawdę jest. W Ewangelii Jana jest również powiedziane, że Boga nikt nigdy nie widział,
Ale ten jedyny, jednorodzony syn, który był w łonie Ojca, nam o nim opowiedział. Jezus Chrystus pokazał nam, jaki naprawdę jest Bóg. I patrząc na Jezusa i oglądając Jego życie, czytając o Nim, w jaki sposób traktował ludzi, w jaki sposób się zachowywał, jakie słowa wypowiadał, jakie decyzje podejmował, to wszystko rzuca nam obraz tego, jaki jest Bóg. Możemy wtedy Boga poznać, możemy Go zobaczyć. Dlatego wpatrujmy się w Niego, studiujmy Boże Słowo, patrzmy na Jezusa, czytając o Nim w Ewangeliach i przez to będziemy coraz lepiej poznawać Boga. Nasze serca codziennie potrzebują oczyszczenia i dlatego przychodząc do Boga i wypełniając się Jego światem, to tak jak teraz tutaj rano poświęcamy czas na to, żeby Go zobaczyć, On ma szansę zaszczepić nam właściwy obraz, pokazać nam swoją prawdziwą naturę. On wtedy ma szansę szepnąć do naszego ucha tajemnice, które tylko my musimy poznać, żeby zrozumieć, jakim On jest, jakim my jesteśmy. Tak więc, kochani, zachęcam Was do tego, żebyście przychodzili do Bożego Słowa, dali się oczyszczać, odrzucali poglądy, które nie zgadzają się z Bożym Słowem, które być może kiedyś tam żeście załapali, ale które nie pasują do Bożych słów, o których czytamy w Biblii. I spędzajmy z Nim czas, dlatego że patrząc na Niego, patrując się w Jego chwałę, jesteśmy przemieniani na ten sam obraz. Na to, na co patrzymy, potem jest w środku nas. To, na co patrzą nasze oczy, potem ten obraz jest ukształtowany w nas. Jeżeli patrzymy na Bożą chwałę, to Boża chwała jest w nas. Jeżeli patrzymy na czystego Boga, to nasze serca również są wtedy oczyszczane. Wtedy to wszystko, co nie zgadza się z Jego Królestwem, wyznajemy jako grzech, oddajemy, puszczamy i pozwalamy, żeby ta Jego rzeczywistość stała się też naszym światem, żeby tak jak On patrzy na sprawy, tak jak On mówi, tak jak On postępuje, żeby to wszystko też było częścią naszego życia. Tak więc, kochani, podziękujmy Mu teraz za to i pozwólmy, żeby On oczyszczał nasze serca. Boże, my chcemy oddać Ci nasze serca, nasz sposób patrzenia na życie, żebyś nas oczyścił, żebyś oczyścił tą soczewkę, przez którą patrzymy na Ciebie, żebyś oczyścił nasze serca z wszelkiego brudu, wszelkiego grzechu, wszelkie słabości, zwątpienia, ze wszystkiego tego, co się Tobie nie podoba, z wszelkich uzależnień, jakiegoś poddawania się ludziom, kiedy dajemy się prowadzić innym zamiast Tobie. To wszystko chcemy Tobie wyznać. Chcemy zaprosić Ciebie, Duchu Święty, żebyś przyszedł, żebyś nas oczyścił, żebyś dał nam nowe serca, silne serca, zdrowe serca, serca, które są na Tobie skupione, które pragną tylko Ciebie, które Ciebie stawiają w centrum. Chcemy Ciebie uwielbiać dzisiaj. Chcemy patrzeć na Ciebie. Chcemy pozwalać Tobie, żeby Twoja obecność, Twoja chwała przeobrażała nasze wnętrze. Żebyś Ty, Boże, przeobrażał nas. Żebyśmy byli do Ciebie podobni, Jezu. Chcemy Tobie pozwolić, żebyś Ty decydował, jak będzie wyglądało nasze życie. Bo ufamy Tobie i wiemy, że Twoje ścieżki są najlepsze i wiemy, że Twoje decyzje, to co Ty zadecydujesz, Twoje wyobrażenia odnośnie naszego życia, Twoje plany, Twoje cele dla nas są najlepsze, bo Ty jesteś dobrym Bogiem, bo Ty nas wybrałeś, nas zbawiłeś, nas znalazłeś, nas usprawiedliwiłeś, Ty nas oczyszczasz z wszelkiej nieprawości i pozwalasz nam przybliżać się do swojego tronu i czerpać z Twoich łask. Dziękujemy Tobie, że jesteś Bogiem pełnym zasobów, pełnym siły. Ty jesteś Bogiem, który nigdy nie ustaje i nigdy się nie poddaje, który cały czas patrzy, jaką rzecz możesz uczynić dobrą dla nas, który nie spuszcza z nas oczu. Ja Ci dziękuję, Boże, że Ty taki jesteś po prostu. Ty jesteś słońcem, które nigdy nie zachodzi i każdego dnia możemy wybierać, żeby patrzeć na Ciebie, żeby nie patrzeć na to, co jest wokół nas, na to, co się nie układa, co robi diabeł, ale możemy wybierać i wybieramy dzisiaj patrzenie na Ciebie. I będziemy patrzeć na Ciebie przez całe swoje życie, ponieważ Ty jesteś tego godzien, ponieważ Ty jesteś naszym Panem. Tobie chwała i cześć. Tobie chwała i cześć. Ciebie wysławiamy. Tobie dziękujemy. Przed Tobą się kłaniamy. Tobie serca oddajemy, żebyś je kształtował, żebyś się na nowo formował, żebyś czynił z nas dzieci Boże, które są niezachwiane, które się nie wycofują, które są pełne radości i odwagi. Tobie niech będzie chwała za wszystko w Jezusie Chrystusie.
Amen. Amen, kochani. Świetny czas. Bardzo Wam dziękuję, że byliście. Dzisiejszy poranek spędziliśmy razem. Jutro na nowo spotykamy się w piątek, już w naszym następnym 7 odcinku. Do zobaczenia. Do jutra rana. Miejcie dobry czas z Bogiem. Żyjcie czystym życiem. Pa, pa, pa. Trzymajcie się.